W międzyczasie jeszcze dołożyłem do pieca i rozwierciłem tam te dwa otwory szóstką. Kurde, jakie niegramotne, nawet na lewo struna, co to za kurde dziwactwo są. To wszystko samemu robicie tak. Tam nie robiłem żadnych cudów, tylko wpakowałem normalne szóstka wiertło do wkrętarki. Ona się potem sama centruje, wciągnie ją ładnie i jest okej. No i madłarzem to przykręcił, kurde, przeharatą. Caki, caki. Dwie śruby już są wsadzone, pasują, tylko one są za długie, bo musimy gwint jeszcze na nich naciąć. Poczęli dzisiaj za śrubami, ale bieda jest. Akurat takich jak trzeba to nie ma, innych jest tysiące. A tych nie ma. Zawsze to, co trzeba, tego nie ma. Także jeśli chodzi o frezowanie brązu, to bardziej mięciunio idzie jak w tym. Jak w tym mosiądzu. Ale to też zależy, jaki stop, bo jedno drugiemu nie jest równe. To zależy, ile czego tam udało im się dodać. Miedzi i tak dalej, i tak dalej. Potem też jest. Niektóre gatunki są większe, niektóre twardsze. Dobra, jesteśmy. Jeszcze bym coś pokładać. Z jednej strony, z drugiej strony. Otwory są. Dobra, został nam jeszcze tylko jeden otwór. Ten skubaniec tutaj od góry. I ja sobie go zrobię na wylot, żeby mi się łatwiej gwintowało. To też jest M6, czyli piątką wiercimy. Byłoby. No. Jeszcze malutka sprawa. Malutka sprawa. W tym filmie, gdzie to gówno pokazywałem w tym unboxingu, powiedziałem, że zwracam im honor. Bo przykręciłem wtedy ta popierdółka odwrotnie. Nie, nie zwracam tego honoru. Zrobiliście takie gówno, jak mało kto. Jak ja mam ta klapa tutaj otwierać, jak mi tu ten cholerny kabel wystaje? Tu macie miejsce wpierone, trzeba go tu wpierdolić, by był spokój. A nie takie jakieś popierdółki. Za każdym razem teraz ta klapa mi wyłamuje tu ten kabel w tym miejscu. Rozumiecie? A jak ja chcę wpakować większy, jakbym chciał tu wpakować coś, większy taki zasilacz, to mi w ogóle tu nie wchodzi. Tyle na ten temat jeszcze. No i gwintujemy. Ręcznie. Gwint M6 razy 1. Jakby był M6 razy 0,75, to by był gwint drobnozwojowy. Ale jestem mądry, nie? To wiem, bo tu mam na pudełku napisane. Nie, na wszystkiego, kurde, tam normalne te gwinty i otwory pod gwinty, to się tam pamięta tam. Ale jakieś takie potem dziwolągi, to już nie bardzo. Nie psiukam tu niczego, bo nie chcę tego smarkać. Nawet WD-40 tu nie psiukam, bo to się samo tam wprowadzi i wgryzie, tak jak mo. Ja daję jedynką do samego końca. Patrzę przez ten otwór, czy żeby tego gwintu z drugiej strony tam nie poharatać. Tego trapezowego. W tych mosiądzach i brązach nie trzeba nic psiukać. Ten kupa marasu się z tego zrobi.
starał się, lepiej robi. Żadnego cofania, zrywania wióra, czy coś, jakichś pierdołów. Nic nie trzeba robić w tym, to jest tak miękki materiał, że wszystko jest gitara. Dobra. Ale dmuchnąć trzeba. Jest tam gwint. Wierzcie mi, że jest. Kamera ona strasznie strzuła na światło. Ona jak jej coś tam, kurde, nie takie światło jest. Kurde, mści na mnie. To i tak już powycinałem dużo takich, kurde, rzeczy, co tam naprawdę się za bardzo nie dało tego oglądać. Bo już było tak, kurde, koszmarnie, że tego. No, ta jedynka, ale bierzemy ten duży. To jest tak, jakby człowiek dziennie z tym robił, dziennie tam gwintował i rzeźbił, to sobie zapamiętał te wymiary. Jak się gwintuje raz na 150 lat, to jest, kurczę, teges. Się też już zapomina. No, dziennie się w tym nie siedzi już pomału. To jest tak, kurczę, ja muszę patrzeć, jak ten gwintowni, no, czy im go, kurczę, zrobili, no, no to już jest grubszy. Nie lubię takich gwintowników, wolę te maszynowe, kurczę, no, ale gal. Nie będzie dogwintowane do samego końca. Mam się zaś uwzględnić długość tych śrubów. Nie podoba mi się zaś to. Wolałbym je mieć na wylot. Zaś to jest nie po mojemu. Żeby tak krótsze. Do końca dojechać. Czyli tak nie starczy. No, zobaczymy, może się inny gwintownik się spaczy. Z tych starych, używanych tam jeszcze coś powinno być. Chciałbym to mieć na wylot jednak. Już samo to, że jak się kręci tymi śrubami, to się tam brud zbiera i tak dalej, żeby go wypchało tam z tego. A tak to w tym otworze zawsze zostanie. Jakoś tak, kurde, niegramotnie. No, może tam dużo nie będzie kręcone, tam będzie kręcone roz na pół roku, może roz na rok, pół obrotu. Jeszcze też nie chcę tego mocno przykręcić, bo to takie wszystko. No i dobra, jedziemy tą dwójeczką. W tym komplecie jest tylko jedynka i dwójka. Czemu tak jest, to też nie wiem. Tak jest. Zaczyna go, kurde, łapać. A nie mam akurat tutaj maszynowego gwintownika, już się zaczynam lekko denerwować. Zatem wszystko takie te. To jest fajny komplet, wszystko tego można też tym nagwintować, ale to nie jest z gwintowaniem, to nie ma nic wspólnego. Trzeba konkretne gwintowniki z, jak się to mówi, taki, żeby przeszedł na wylot. On tu jest grubszy i mi na wylot nie przejdzie, no to co, po cholerę mi taki gwintownik. Komplet fajnie wygląda, kurde. Ale to taka pokazówka jest. A nie wiem, ile ten komplet musiał kosztować. Ale normalny jeden porządny gwintownik to kosztuje 20 euro. Niestety, takie są prawa natury. Ale on też trzyma i nie pięknie. Póki się go samemu nie zepsuje, to on trzyma jak, kurde, pier. A to tak nie po mojemu, że ten otwór nie będzie na wylot, kurde, nagwintowany. Znalazłem tu takie jakieś gówno. Jakiś stary gwintownik, szóstka. Staram się go zrobić, kurde, tutaj cieńszy. No ale szlifierka by była potrzebna, a nie ma szlifierki.
Tamta jest rozebrano. Jeszcze nie skończono. Ta duża nie ma podłączenia na 380. Musiałbym się w przedłużacze bawić, a mi się nie chce. To taka robota. Wszystko rozebrać, zostawić i ty człowieku kodówką po tym gwintowniki robię. Ludzie święci. Nie, bo to te malowanie cholerne miało być tego, ale to pomalować zawsze jeszcze można. Na cały rok czas jest na to. Jedna szlifierka trzeba zostawić, żeby była gotowa. Coś podszlifować, coś tego. Bandschleifer jeszcze jest, ale na nim to też precyzyjnie się nic nie poszlifuje. Teraz mam dylemat. Czy kurczę, rzeźbić dalej ten gówniany gwintownik? I na końcu on jeszcze mi się tutaj złamie w środku, by nam mógł to wszystko wyrzucić. To jest pytanie właśnie, czy to kurde bawi się w to gówno, czy nie. No, brakuje mi tu centymetra. Z drugiej strony wiadomo, że nie mogę zacząć gwintować, bo jest tym. Bo to się nie zejdzie tych gwint w jedna całość. Co tu teraz zrobić z tym wantem? My to rozwiercimy szóstką wiertłem. Tu nawiercimy szóstką, tu i tu. A ten gwint on nie musi być do końca, ja tylko nie chcę, żeby... Bo wtedy musiałbym odmierzać i cudować z tymi cholernymi śrubami. A to mi się też nie podoba. Teraz kurde, ile tu nawiercić, żeby nam to nie wciągło. To jest szóstka wiertła akurat. Coś takiego. Kawałeczek, no może. Teraz się zaczyna właśnie improwizacja, bo to jest zawsze... Jak nie ma tego, co trzeba, to się zaczyna pod kombinowanie. Kombinowanie na kolanie to jest po tym. To jest troszkę za mało, muszę te wiertło troszkę... Troszkę wypuścić. Teraz chyba będzie. Teraz już tym będę wiertło, no nie mam na czym tego naostrzyć, bo wszystkie szlifierki rozebrałem. Taka robota jest. Na kolanie. Uda się bawić w naprawianie szlifierek, no to zaś tokarka zostanie stać. I to wszystko się tak klamoci. Kurczę. Już ten gwint niby widać, ale... Wszystko rozebrać. Rzucić do kąta i uciec. Co za życie takie coś. No, już za dużo rzeczy się naraz dzieje. To nie jest też tak, że to jest specjalnie tak robione, nie? Ale... No ale kurczę, tak jakoś trzeba krok po kroczku, tak? Jak się teraz tą cholerną tokarką zajmuję, to chcę to tokarka skończyć, za wszelką cenę, nie? Bo jak zaś tokarki nie będzie, a inne coś się rozpierdzieli, to zaś nie będzie czym czegokolwiek wytoczyć. I to takie jedne jest, kurde, z drugim związane. A jeszcze jak mi wyjdą takie gówno, mi wyskoczy
Jak już się chce kupić zwykłą cholerną lampę, żeby mi światło, kurde, świeciło, a tam jeszcze gniazdko spieprzone, no to ludzie. Ja bym musiał mieć 300 lat życia, żeby to wszystko nadgonić. Kurczę, no to już widać ten gwintownik, ale to jest... Ale zobaczymy, jakoś śruba tam się wpakuje. Nie jestem do końca zadowolony z tego wszystkiego. To gówno boja się tam wkręcić, bo to się jeszcze złamie na sam koniec. A ręką to jeszcze by szło, ale to jest taki stary hebel, to od widzenia jest. Troszkę jeszcze mi się wydaje, by czy musiał być głębiej wywiercony. Są takie pierdoły, które człowiekowi życie utrudniają. Bym dawno miał to w tokarce założone wszystko. A ja tu głupie gwintem się bawię 3 godziny. Czas uciekł, życie uciekło. A drugiego życia nie ma. Ponoć kaś tam jest, ale ja nie wiem, czy oni tam takie rzeczy robią. Choć gadka była, że góral to mógł kurde w ciągu dnia robić, a nie teraz wieczorem, jak jest nagrywane. I jak tu spokój ludzie chcą mieć. On zaczyna pyrkać na wieczór. Trzeba to chwilę też jakoś się muszę za to zabrać, bo tak nie może być. Bo weźmie prikaz kurde dany, że to kurde ma tak robić, a nie inaczej. I zaś jakoś tak samo jest. Może jest kurde ciemno na dworze, to ludzie chcą spać. A nie larma słodka. Dobra, a wpieprzymy jakoś długo śruba, zobaczymy, czy to jest na wylot. Będziemy widzieć.